Matka Polka triumfalnie wkroczyła w życie miasta niczym na mapie pogody, przestawiając kierunki przemarszów i spacerów w stronę Placu Mostowego. Jej pozytywny wizerunek stanowił nową jakość wobec wcześniejszych raciborskich pomników. Kiedy powstał ten pomnik, trzeba wziąć pod uwagę ówczesne realia. Był właściwie jeden pomniczek, pierwszy pomnik na Placu Wolności poświęcony planowi 6-letniemu, a potem przerobiony na plan 5-letni. Ten powstał gdzieś w 1950 czy 51 roku. Oczywiście miał znaczenie tylko propagandowe. Potem powstał pomnik Moniuszki na skwerze Moniuszki na rogu ulicy Drzemały i ulicy Nowej. Moniuszko był tak nam trochę samemu miastu obcy, bardzo bliski chórom, które były bardzo liczne. Natomiast pomnik Matki Polki był takim, powiedzmy, bardziej ludzkim, nie poświęcony jakiejś jednej osobie, tylko ogólnie kobietom. To miało także niewątpliwy wpływ na to, że ludzie potraktowali ten pomnik jako coś takiego swojego. Na umówione spotkanie z chłopakami, gdzie? Pod pomnikiem. Z grupą, gdzie się spotkamy? Pod pomnikiem. Było to miejsce takie kultowe dla młodzieży w tym czasie. Przyjął się taki dość, moim zdaniem, dobry zwyczaj, że młode pary, które brały ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego, po ślubie przyjeżdżały pod pomnik, składały kwiaty pod pomnikiem Matki Polki. Nieraz w jednym dniu w Urzędzie Stanu Cywilnego było kilka ślubów, no i pod pomnikiem składali kwiaty. Na pewno nie jeden ówczesny młode pary do tej pory sobie przypominają, bo tam i nawet zdjęcia też tam robiłem. Ja przypuszczam, że to była jakaś oddolna inicjatywa jakiejś tam młodej pary, która rozpoczęła to. Nie było to żadne przedsięwzięcie nakazane czy podpowiedziane przez władzę. Ja tam osobiście tego nie widziałem, żeby z niechęcią poskładali. Przecież tak zawsze przyjechali uśmiechnięci, zadowoleni. Pary małżeńskie po prostu tak przychodziły, przyjeżdżały tam warszawami na ogół, podjeżdżały na innych samochodów, za dużo nie było. Tato, jak dochodziły do niego informacje, że pod pomnik w swoim czasie podjeżdżały młode pary, czy składały kwiaty, było to dla niego miłe i ciepłe, że pomnik w jakimś stopniu żyje w środowisku mieszkańców. Ja nie wiem, czy to trwało dwa, czy trzy lata, może rok. W każdym razie ta tradycja się nie przyjęła. Po odsłonięciu najczęściej odbywały się uroczystości związane z Dniem Matki i Dniem Kobiet. Gdy odwiedzali dostojnicy czy Zew, czy Lafako, czy jakieś inne miejsca, to zatrzymywali się pod tym pomnikiem i składali wieńce czy kwiaty. Bohaterem jednej z najważniejszych takich wizyt był ówczesny przewodniczący Rady Państwa profesor Henryk Jabłoński, który w kwietniu 1975 roku w uznaniu walki o polskość udekorował powiat i miasto Racibórz krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Akt dekoracji miał miejsce w sali kolumnowej Urzędu Miasta. Stamtąd zabrano towarzysza przewodniczącego na spacer pod pomnik Matki Polki, gdzie złożył tradycyjne PRL-owskie wiązanki kwiatów. Oczywiście było wielką tajemnicą, skąd, którędy on będzie tu jechał. I spotykam takiego znajomego SBK-a. Młodszym powiem, że to był funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa i pytam go się, ty słuchaj, którędy będzie Jabłoński? Ja słuchaj, ja nie wiem, to jest zresztą objęte tajemnicą. A ja mówię, on będzie jechał tędy, tędy i tędy, a skąd ty to wiesz? A ja mówię, bo kamienice odnowili. Henryk Jabłoński na miejscu zapoznał się z kopią aktu erekcyjnego pomnika, a następnie ulicą Odrzańską i Rynkiem powrócił do Urzędu Miasta. Jak na ironię, udekorowany powiat raciborski został kilka tygodni później rozwiązany na mocy reformy administracyjnej likwidującej powiaty, wprowadzającej 49 województw i przenoszącej Racibórz z województwa opolskiego do katowickiego. Tymczasem przy ulicy Ogrodowej trwała budowa nowej szkoły muzycznej z salą widowiskową. Koszt całej inwestycji opiewał na około 15 milionów ówczesnych złotych.
przy wyborze patrona pierwotnie rozważano powrót do pomysłu nadania szkole imienia Matki Polki. Ostatecznie został nim człowiek z branży bliższej profilowi placówki, także zresztą utrwalony w jednym z raciborskich pomników, Stanisław Moniuszko. Uroczystego otwarcia nowego budynku szkoły muzycznej dokonano w lipcu 1978 roku po 5 latach budowy. W tym czasie Matka Polka była już niekwestionowanym symbolem Raciborza, obowiązkowym punktem wycieczek, miejscem oficjalnych uroczystości, składania kwiatów czy spotkań towarzyskich, wdzięcznym tematem pocztówek, przypinek i niezliczonej ilości okolicznościowych pamiątek. Miniatury pomnika, wykonywane w gipsie, kamieniu, drewnie czy nawet graficie, otrzymywały delegacje odwiedzające urzędy i zakłady pracy. Po latach Matka Polka trafiła nawet do Rzymu. Utrwalaniem jej wizerunku zajmowali się zarówno idący w masówkę rzemieślnicy, jak i pasjonaci, którzy w domowym zaciszu tworzyli pojedyncze, unikalne egzemplarze, jak choćby ten, pracowicie wytrawiony na metalowej płycie.